Słowa Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus nasycił 5000 mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali go na drugi brzeg, do Betsajdy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Epifanie jest czasem objawiania się Boga pośród ludzi. Wydarzenia, którego jesteśmy świadkami w dzisiejszej dobrej nowinie, jest znakiem ukazującym Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Pantokratora, czyli Pana całego stworzenia. Znak, którego dziś dokonuje Jezus, wprawia w zdumienie apostołów. Chodzenie po wodzie, jak po twardej, ubitej ziemi, może zaskakiwać, dziwić i zdumiewać. Jeśli jednak pochylimy się nad tajemnicą wszechświata, nad pięknem stworzenia, nad geniuszem konstruktora materii, zaskoczenie i zdziwienie ustępują. Bóg ma pełną władzę nad stworzonym przez siebie światem i wszystko jest mu posłuszne. Wszystko poza człowiekiem. Martwa materia, rośliny i zwierzęta wykonują rozkazy Boga. Poddają się prawom, które przez Niego zostały ustalone. Wszystko dookoła nas mówi nam o Bogu, który jest potężnym władcą, inteligencją przewyższającą wszelki ludzki rozum. Zachwyca mnie Bóg swoją kreatywnością, stwarzając różnorakie byty, nie jako kopie poprzednich, ale jako oryginały. Nie ma na świecie dwóch identycznych osób, nie ma nawet dwóch takich samych płatków śniegu. Bóg jest wspaniały. Zachęcam Ciebie, drogi widzu, drogi słuchaczu, abyś podczas dzisiejszej medytacji zatrzymał się nad wielkością i kreatywnością Boga. Dajmy się, jak apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, porwać zdumieniu nad Bożym działaniem. Uwielbiajmy Go i dziękujmy za to, że stał się dla nas tak bliskim.